Paweł Chmielewski, to jest program Na Straży Szczęście Boże. Dzisiaj o dwóch odważnych biskupach. Widzą Państwo na grafice biskupa Jozofa Stricklanda, który jest ordynariuszem diecezji Tyler w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, a drugi z biskupów to biskup Witus Hunder, emerytowany biskup szwajcarskiego Kur, obecnie przebywa na emeryturze w budynkach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Obaj ci biskupi stanęli w ostatnim czasie bardzo jednoznacznie w obronie katolickiego nauczania, katolickiej tradycji, a przeciwko temu, co robią różni lewicowi liberałowie w Kościele, rewolucjoniści, którzy próbują zmieniać nawet już depozyt katolickiej wiary, Wyjdę od biskupa Stricklanda, chociaż jego słowa są krótkie, ale można powiedzieć, że, że to taki alarmista, który bardzo ostro, bardzo jednoznacznie pokazuje, gdzie leży problem. A biskup Witus Chłonder już bardziej to wszystko szeroko przedstawia, omawia i daje też konkretne remedium na to, co się dzisiaj w kościele dzieje. O tym właśnie będę dzisiaj w programie mówił. To jest program na żywo, więc zachęcam do tego, aby komentować, zadawać pytania. Ja później do tych wszystkich pytań oczywiście zerknę. Kanał PCH24 przygotował dla Państwa serial. Kto zabił Jezusa? Cały czas można, a widzę, że jest promocja, zamach na gotówkę, mamy reportaż, zamach na gotówkę, można ten reportaż obejrzeć, jeżeli zostanie się naszym darczyńcą. Tu przypominamy o tym, że próbuje się nam odebrać dzisiaj pieniądz, taki, jakim go znamy, zamienić na pieniądz tylko technologiczny, po to oczywiście, żeby nas jeszcze bardziej kontrolować. I kościół też przy okazji, bo jak nie będzie dawania na tace, no to będzie już wszystko państwo wiedziało, kto tam prawda, gdzie do kościoła chodzi, ile daje. No chyba nie o to nam chodzi. A teraz przechodzę już do naszego właściwego tematu. Biskupa Józefa Stricklanda pewnie Państwo znają także z portalu PCH24. On często występuje hmm, gdzieś na naszych łamach. Omawiamy po prostu jego różne nie, interwencje, jego różne słowa. Jest bardzo jednoznacznym biskupem, który chyba w Episkopacie Amerykańskim wypowiada się najjaśniej. Jest zarazem jednym z powiedziałbym też takich najbardziej alarmujących biskupów na świecie. On nie daje jakichś długich analiz, jak choćby biskupa Jazdu Schneider, ale pokazuje, gdzie leży problem. I napisał ostatnio nie, w ten sposób. On polemizował z pewnym katolikiem amerykańskim, który stwierdził, że papież Franciszek nie jest papieżem. Napisał biskup Strickland tak. Proszę, pozwólcie mi na słowo wyjaśnienia w sprawie faktu, że Patrick Coffin, o niego tutaj mowa, podważył autentyczność papiestwa Franciszka. Nie zgadzam się, aby to była prawda. Wierzę, że Franciszek jest papieżem. Nadszedł jednak czas, aby powiedzieć, że odrzucam jego program podważania depozytu wiary. Idźcie za Chrystusem. I dalej napisał na Twitterze, w tych trudnych czasach, wśród tak wielu sprzecznych głosów, módlmy się i zwracajmy zawsze do Jezusa. Pamiętajmy, że walczymy przeciwko zwierzchnościom i władzom szatana, nie tylko przeciwko ludzkiemu zepsuciu. Biskup Strickland został od razu zaatakowany przez takie media, powiedziałbym, no, intensywnie bergoliańskie, jeżeli mogę użyć takiego słowa. Stwierdzono, że on już przekroczył czerwoną linię, no bo odrzucił program papieża Franciszka, prawda? Ci, którzy tak piszą, zapominają, że Strickland, biskup Strickland napisał, odrzuca program podważania depozytu wiary. No, teraz pytanie, czy taki program rzeczywiście Franciszek realizuje? To Tego chyba Państwu nie muszę opowiadać. Wiemy wszyscy, jak to wygląda. Taki głos w, w amerykańskim katolicyzmie się rozlega i to oczywiście prowokuje wielu katolików do tego, żeby zastanowić się, co jest nie tak dzisiaj z Kościołem Katolickim i gdzie szukać odpowiedzi, gdzie szukać wyjścia z tego kryzysu. I tutaj z pomocą przychodzi właśnie bit, biskup Witus Kłonder. Ja powiem kilka słów więcej na jego temat, bo to postać niezmiernie ciekawa. On był przez wiele lat biskupem diecezji kur w Szwajcarii. Niektórzy mówią chur, zależy oczywiście, jaką mamy wymowę. Taka decyzja szwajcarska, która przez lata była ostatnim bastionem w całej Szwajcarii i jednym z ostatnich bastionów w całym w ogóle katolicyzmie niemieckojęzycznym przeciwko rewolucji w Kościele. Właśnie tam w diecezji kuru biskupa naprawdę głoszono katolickie nauczanie, sprzeciwiano się komunii dla rozwodników w nowych związkach, LGBT i interkomunii, takiemu radykalnemu dialogizmowi, ekumenizmowi itd., normalna katolicka wiara. No. Niestety osiągnął biskup wiek emerytalny, to się wreszcie zdarza. Papież jeszcze bodaj dwa lata zostawił go na urzędzie biskupa, ale później go zamienił, przyjął jego rezygnację, i teraz w tej samej diecezji jest ordynariuszem biskup Józef Bonmeu, który udziela Komunii Świętej rozwodnikom, który udziela Komunii Świętej protestantom, który godzi się na błogosławienie związków homoseksualnych. Niestety ten ostatni bastion w Szwajcarii został przyjęty przez rewolucję, oczywiście za sprawą decyzji personalnej papieża Franciszka, a to z samym biskupem Witusem Kłoderem. No właśnie, on kilka lat temu otrzymał, jeszcze będąc biskupem Kur, otrzymał yy, polecenie czy prośbę od Stolicy Apostolskiej, aby zaangażować się w dialog z Bractwem Kapłańskim i świętego Piusa X. To chodziło o taki okres, kiedy jeszcze wydawało się, że za pontyfikatu papieża Franciszka może dojść do jakiegoś rodzaju pojednania między kościołem a Bractwem, że Watykan wyciągnie rękę, że Bractwo się zgodzi, no i będzie właśnie mm, już taka zupełna, także kanoniczna, prawna jedność. I biskup Witold Kwonder właśnie miał to wszystko jakoś też przygotować, zrobić analizy, sprawdzić. I on mm, przebywając mm, w różnych instytucjach Bractwa zapoznał się właśnie z jego działalnością. No i do tego stopnia mu się to wszystko spodobało, że poprosił Stolicę Apostolską o zgodę, aby mógł swoją emeryturę właśnie spędzić w Bractwie kapłańskim św. Piusa X. Otrzymał taką zgodę, nawet jak sam mówi, został do tego wręcz zachęcony. I dzisiaj biskup Witusch kłonder stara się dalej budować mosty między Kościołem, między, może inaczej, między Stolicą Apostolską a Bractwem kapłańskim świętego Piusa X, wskazując, jakie są istotne rzeczy, które Bractwo robi, gdzie są takie ważne elementy rozpoznania prawdy, po prostu sytuacji w Kościele Katolickim. I jakiś czas temu nie, ukazały się na kanale YouTubeowym, to jest certamen.de, na niemieckojęzycznym kanale YouTubeowym, nie, takie trzy wystąpienia biskupa Chundera. To jest tak naprawdę jedna taka jego długa konferencja po niemiecku Die Bunde, Wielka Rana. Nie, wielka Rana w ciele Kościoła katolickiego, wielka rana spowodowana rewolucją liturgiczną i tymi wszystkimi innymi zmianami, do których doszło po Drugim Soborze Watykańskim. Myśmy na portalu petrych 24 omawiali to, co biskup Witus Chunder tam powiedział. Jeszcze raz podkreślam, jest to biskup, który za zgodą, nawet na prośbę poniekąd stolicy apostolskiej przebywa w budynkach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Tam spędza swoją emeryturę, więc mówimy tutaj o takim naprawdę usankcjonowanym dialogu z Bractwem, jak najbardziej. I biskup Witust Chłonder właśnie nagrał tego rodzaju nagranie. Mogą je Państwo znaleźć na kanale YouTube certamen.de albo po prostu certamen.de. Tam są też polskie napisy, napisy angielskie, jakie kto woli. Oczywiście oryginał jest po niemiecku. I w pierwszym m, tym odcinku biskup Witus Hłonder postanowił mówić nieco o postaci arcybiskupa Marcela Lefebra, o tym, że taka była jego konkluzja, trzeba było bardziej słuchać arcybiskupa Marcela Lefebra, tego, co miał do powiedzenia Kościołowi, mówiąc zwłaszcza na temat m, rewolucji liturgicznej. I m, teraz kilka takich krótkich cytatów z tego, co mówił w pierwszym odcinku Bitus, wit, biskup Witus Hłonder, a później Państwu już szerzej omówię to, co mówił w dwóch kolejnych odcinkach, bo tam m, m, mówił nie tyle o samym założycielu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, ale Raczej właśnie o mszy tradyckiej, o sytuacji po prostu kryzysu w Kościele. W tym pierwszym nagraniu powiedział tak Nivitus biskup, że można pontyfikat papieża Franciszka określić mianem pontyfikatu zerwania z tradycją. Dalej mówił, że Kościół w roku 2023 znajduje się w momencie jednego z największych kryzysów w swojej historii. To wewnątrzkościelny kryzys, który dotyka wszystkich płaszczyzn życia Kościoła. To głęboki kryzys Kościoła katolickiego. Mówiąc o Bracie Kapłańskim świętego Piusa X, powiedział biskup Witus Chłonder, że po to ono zostało założone, aby pomóc Kościołowi, że arcybiskup Lefebvre był zainteresowany przede wszystkim wiarą Kościoła oraz wiernymi, którzy porzuceni przez zmiany liturgiczne znaleźli się w niebezpieczeństwie. Po prostu. Pisał dalej, te, mówił tak, wiara jest drogą do zbawienia, dlatego nie może być fałszowana. To właśnie w tej perspektywie należy oceniać bractwo oraz jego założyciela. I według biskupa Huondera decyzja arcybiskupa Lefebra o tym, aby nie iść bezwarunkowo za wszystkimi wypowiedziami Soboru, była usprawiedliwiona faktami i w pełni zgodna z linią wiary Kościoła. Należało go bardziej słuchać, powiedział biskup Vitus Huonder w tamtej konferencji. A w swoich dwóch kolejnych konferencjach, o których chciałbym właśnie więcej powiedzieć, wskazał bardzo jednoznacznie na już skalę kryzysu w Kościele Katolickim i na remedium na drogi wyjścia. Podkreślam, biskup Vitus Hłonder nie krytykuje nowej mszy w sensie zasadniczym, to znaczy nie mówi, że nowa msza jest nieważna albo że jest niegodna. Nie, on podkreśla raczej piękno mszy to, że to ona właśnie właściwie wyraża katolicką tradycję i że nie powinna była nigdy zostać tak gruntownie zmieniona, ale nie zajmuje się taką krytyką e, Nowus Ordo Missae, Tego biskup Vitus Kłonder nie robi, skupia się po prostu na tych pozytywnych elementach tradycji kościoła. i w swoich najnowszych nagraniach mówił, między innymi o tym, bardzo jasno to pokazywał, że Sobór II Watykański nie chciał takiej reformy liturgicznej, jaka została w Kościele przeprowadzona faktycznie przez komisję arcybiskupa Anibale Buniniego i Pawła VI. Pisał w ten sposób, między innymi, mówił w ten sposób, między innymi. Jest oczywiste, że Nowuz Ordo. Tutaj za, zacytował analizę Karnałów Ottavianiego i Baciego z 69 roku, w której było napisane tak. Jest oczywiste, że Nowuz Ordo nie prezentuje już wiary trydentu. Jednak to do tej właśnie wiary zobowiązane jest teraz na zawsze sumienie katolików. Prawdziwy katolik znajduje się wskutek ogłoszenia Nowego Ordo w tragicznym dylemacie. I biskup Witus Chłonders komentował to w ten sposób, że Nowy Ryt jest przeważająco protestanckim ujęciem Mszy Świętej, a to wynika bardzo mocno, jak podkreślił z tego, co ogłosił papież Franciszek w swoim dokumencie Desiderio Desideravi z roku 2022, gdzie właśnie starał się uzasadnić swoje działania przeciwko starej Mszy, przeciwko liturgii trydenckiej. I według biskupa Witusa Huundera starał się papież Franciszek w Desiderio Desideravi pokazać, że jest pełna zgodność. Między tym, co on robi, między reformą liturgiczną, a między II Soborem Watykańskim. Tymczasem podkreślił biskup Witus Hłonder, takiej zgodności nie ma. Gdy wczytamy się w konstytucję soborową Sacrosanctum Concilium, a więc tę konstytucję, która naprawdę wyraża wolę ojców soboru, czyli wolę ojców, czyli wolę samego soboru można rzec, to nie ma to nic albo prawie nic wspólnego z reformą liturgiczną, tak jak ona została później przeprowadzona. Mówił biskup tak: liturgia kościoła przekazywana aż do drugiego soboru Wetykańskiego, czyli liturgia mszawszych czasów, jest co do zasady autentyczną rzymską liturgią. Jest to fakt historyczny. Nie można mu zaprzeczyć, można go tylko ignorować. No i dzisiaj, właśnie w Kościele, mamy do czynienia z takim ignorowaniem, prawda? Papież Franciszek i inni krytycy dawnej mszy nie mówią, że to nie jest jakaś, że to nie była prawdziwa msza, że to był jakiś, nie wiem, wymysł historyczny, tylko po prostu to ignorują. Rzeczywiście ignorują, bo nie chcą ani tej mszy trydenckiej, ani teologii, która ona wyrażała, no bo to była teologia prawdziwie, w pełni katolicka, która nie była sprotestantyzowana. Mm, powiedział biskup Huonder Tak możemy powiedzieć, że msza wszechczasów jest prawdą wiary w formie modlitwy tradycyjna liturgia rzymska jest równoznaczna z wyznaniem wiary. Nie wolno jej zmieniać w sposób zasadniczy. Z tego powodu nie może też zostać zakazana. I powołał się tutaj na bulle św. Piusa V Quo Primum, bulla, w której papież Pius V właśnie pięknie opisał obowiązywalność starej mszy, tę doskonałość, tę świętość rytu mszy wszechczasów, w ogóle liturgii rzymskiej, która nie powinna być rzeczywiście co do zasady zmieniana. To oczywiście nie chodzi o to, żeby nie zmieniać jej w ogóle, no bo takie zmiany późniejsi papieże dokonujące ale chodziło o to, aby właśnie zasadniczo nie została zmieniona. Jak mówił o tym Biskup Witus no niestety, tak zasadniczo też zostało to wszystko zmienione. Dalej mówił Biskup Witus o dwóch głównych takich pojęciach, które po II Soborze Watykańskim narobiły ogromnych szkód. To z jednej strony, mówił, jest posłuszeństwo, a z drugiej, żywa, żywy urząd nauczycielski. I tak naprawdę, mówił Biskup Chunder, chodzi o ich Połączenie, czyli posłuszeństwo żywemu urzędowi nauczycielskiemu. Bo, referuję tutaj jego słowa już z pamięci, o posłuszeństwie mówiąc wskazywał na zupełnie taką patologię, która jest ugruntowana w jakichś błędnych formach rozumienia posłuszeństwa wobec urzędu nauczycielskiego z XVIII-XIX wieku, tak, że cokolwiek zostanie nakazane. Czy jest prawdziwie katolickie, czy jest sprzeczne z wiarą katolicką, to mamy być temu posłuszni. Po prostu mamy być posłuszni i tak, tak jakby Kościół był własnością, prawda, papieża, własnością urzędników Kurii Rzymskiej, a nie jakby miał depozyt wiary tylko po to. Aby go dalej przekazywać, aby go głosić, aby głosić Ewangelię, przekazywać to, co zostało otrzymane. To jest tradycja. Zamiast tej tradycji właśnie zaczęto mówić o bezwzględnym posłuszeństwie, tak jakby się mieli jakiś despoty na czele kościoła. Druga kwestia to ów żywy urząd nauczycielski. To pojęcie samo w sobie nie musi być fałszywe, no bo żywy urząd nauczycielski może oznaczać tyle, żywa tradycja, że. Tradycja cały czas się rozwija w tym sensie, że jest pogłębiana, tak jak mówił święty Wincenty Telerynu. to już dodaje od siebie, czyli tradycja rozwija się jak drzewo, prawda? Cały czas rośnie, ma coraz więcej liści, jest coraz bogatsza, ale jest cały czas tym samym drzewem. Tymczasem żywy urząd nauczycielski, tak jak to określano po drugim Soborze Watykańskim, to już mówi biskup Witus Chłoner, określano tym słowem, tym pojęciem wszystko, co nawet było sprzeczne z tradycją Kościoła, czyli każdą nowinkę, nawet jeżeli była sprzeczna, właśnie nazywaną żywą tradycją, żywym urzędem nauczycielskim. To jest żywy urząd, czyli rozwój, taki rozwój, który jakoby może zaprzeczać temu co było wcześniej. To już nie jest drzewo Vincentego Zelerynu, to jest drzewo ścięte niejako, z którego zaczynamy rzeźbić dowolnie to co nam się podoba. Ale nie ma tutaj mowy o rośnięciu. A ten obraz Wincentego jest naprawdę ważny, no bo drzewo, szanowni państwo, jest niejako wszczepione, można rzec w Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcemy w nim rzeźbić, czyli zaprzeczyć jego istocie, to musimy ściąć, prawda? To drzewo więc musimy wyrywać je niejako tego fundamentu Chrystusowego. I wtedy to już nie jest Kościół jako miejsce trzęciały Jezusa Chrystusa, tylko jest to Kościół jako organizacja, jako pewien pozytywny konstrukt, mówię pozytywny w sensie kreowany pozytywnie, konstrukt nie, ludzki. Z takim problemem mamy do czynienia, więc posłuszeństwo żywemu żywej, urzędowi nauczycielskiemu to jest coś, co według biskupa Hondera jest bardzo silnym problemem w okresie posoborowym. Taka właśnie zbitka, taka pałka, którą próbowano wymuszać nie, wszelkiego rodzaju akceptację różnych nowinek. Dalej mówił biskup w ten sposób. Droga wyjścia z kryzysu jest jedna. To powrót do tych wartości i prawd wiary, które zostały zarzucone, zlekceważone lub bezprawnie odsiane. Według biskupa Witusa Huondera dzisiaj po prostu trzeba przejrzeć, jeszcze raz zastanowić się nad tym, co stało się poprzez, przez ostatnie 70 lat i wyciągnąć z tego krytyczne wnioski, dokonać pewnej rewizji, tego, co się w Kościele stało. Pamiętają Państwo taką dyskusję kilka lat temu, którą zaczął w zasadzie, w zasadzie arcybiskup Karlo Maria Wigano, mówiąc o odwołaniu Soboru. On chciałby anulować Sobór, prawda? Odwołać go zupełnie. To na przykład by się wiązało z odwołaniem Konstytucji Sacrosanctum Concilium, która jest dobrą konstytucją. Biskup Atanasiusz Schneider, wtedy bardziej zdroworozsądkowo i trzeźwo mówił o korekcie pewnych elementów nauczania soborowego i zdaje się, że właśnie o tym mówi też biskup Witus Kłonder o rewizji tego, co się ostatnio stało, ale nie o jakimś radykalnym odwoływaniu Soboru, tylko rewizji właśnie. I mówił dalej w ten sposób, że sytuacja współczesna jest analogiczna do tego, co się działo za czasów kryzysu ariańskiego, kiedy to pobożni katolicy, pobożni chrześcijanie byli prześladowani wewnątrz samego kościoła przez ludzi kościoła. Dzisiaj niestety jest tak samo. Mówił tak... Działania przeciwko tradycyjnej liturgii, które rozpoczęły się na nowo wraz z Traditionis z Desiderio Desideravi i towarzyszącymi im zarządzeniami, nie są niczym innym jak tylko nagonką przeciwko tym wierzącym, którzy rozpoznali w tej liturgii fundament prawdziwej i starożytnej służby Bożego Kościoła Rzymskiego. I na koniec odpowiedział o takie pytanie, które sam zadał. Co by powiedział papieżowi Franciszkowi, gdyby został przez niego przyjęty na audiencję? Mianowicie zapytałby się go, Ojcze Święty, dlaczego odbierasz swoim dzieciom chleb? Chleb, którym jest właśnie najświętsza ofiara w tradycyjnym rycie rzymskim, a więc ta, ten ryt rzymski, który ten ryt, który wyraża całą prawdę katolickiej wiary, na ile to tylko może robić po prostu rytm mszy, rytm liturgiczny. Ta prawda jest w nim zawarta, on jest modlitwą. Niestety, dzisiaj staje się w dużej mierze zakazany, właśnie, mówił biskup Witold Hułą. Polecam Państwu te jego wystąpienia. Tutaj nie chodzi o to, żeby jakoś się nie wiem, przyłączać zaraz do braca kopańskiego 1050. Chodzi o to, żeby dostrzec te elementy, które są naprawdę bolesne, żeby dostrzec te elementy, które są naprawdę konieczne do zmiany w kościele naprawdę których rewizja jest niezbędna do tego, aby z tego kryzysu wyjść. I właśnie msza jest tutaj rzeczą fundamentalną. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, komentarze, to proszę je oczywiście teraz tutaj zamieścić. Przypomnę tylko o tym, że mogą Państwo wspierać się kanał PCH24. Istniejemy tylko dzięki Państwa wsparciu. Reportaż Zamach na Gotówkę to nasza najnowsza produkcja właśnie przeciwko gotówce elektronicznej, tak zwanej. Także zachęcam jeszcze raz do wpłaty, także do komentowania. Cieszę się tak na marginesie, jeszcze, że są w ogóle dzisiaj takie kłosy, prawda? To jeszcze niedawno tego nie słyszeliśmy. A tutaj mamy jeden biskup amerykański, drugi biskup szwajcarski, Co się jednak zaczyna w kościele dziać. Tu jeszcze niewielu biskupów, ale są, można się do ich głosu odwoływać. Już nie tylko biskup Schneider, prawda? Nie tylko kardynał Raymond Lauber, który troszeczkę umilkł zresztą w ostatnich czasach, nie tylko kardynał Gerard Miller, ale właśnie także takie głosy. Tym więcej jak ten głos biskupa Witusa Huondera. Naprawdę jasny, naprawdę klarowny, naprawdę konkretnie mówiący. To i ja, gdzie jest problem? Tego nam niestety w Kościele długo, długo brakowało. MR pyta, o których polskich biskupach mógłby pan redaktor powiedzieć, że nadal są wierni na Jezusa Chrystusa? No to wymagałoby pewnie przeglądu całego Episkopatu, ale do czegoś takiego to nie jestem upoważniony, jako zwykły katolik świecki, także na to pytanie nie odpowiem. No, myślę, że wielu jest biskupów, którzy niestety mogliby stawać bardzo jednoznacznie, publicznie w obronie wiary, a tego nie robią. Tego nie robią, bo rozmyta jest odpowiedzialność. Każdy biskup lokalny sobie myśli, no to ja tam będę się wychylał. Jest episkopat, prawda? Episkopat sobie myśli, a co ja się tam będę wychylał jako ciało kolektywne? Jak trudno się do zgody, bo tylu jest biskupów w tym ciele kolektywnym, a poza tym mamy też kolektywne ciała europejskie, to może one coś powiedzą. Kolektywne ciała europejskie, co mają mówić, skoro są zupełnie przeżarte już biskupami rewolucyjnymi, a poza tym jest syn biskupów, jest papież, jest kuria rzymska. Brakuje poczucia odpowiedzialności biskupów za Kościół Powszechny, ale o tym na pewno jeszcze będziemy też wiele mówić w PCH24, bo pytanie, temat jest niezwykle, niezwykle ważny. Pytam jeszcze na jakieś inne, patrzę na jeszcze jakieś inne pytania. PC, w jakimś z niedawnych materiałów użył pan redaktor mniej więcej takiego stwierdzenia, iż ewentualna reforma klasycznego rytu rzymskiego powinna polegać na oczyszczeniu z pewnych historycznych naleciałości. Co konkretnie pan miał na myśli? Ja nic konkretnie miałem na myśli, bo nie jestem liturgistą. Natomiast zwracam tylko uwagę na konstytucję Sacrosanctum Concilium i na... Marzenie Benedykta XVI. O tym zawsze staram się mówić. Konstytucja Sacrosanctum Sanctum Concilium II Soboru Watykańskiego proponowała reformę rytu rzymskiego tak, żeby tylko pewne drobne elementy w nim zmienić. Ja nie powiem teraz Państwu, jakie konkretnie to miały też zrobić, zresztą pracować konkretne komisje. Chodziło też w dużej mierze, o tym się tego dotyczyły dyskusje soborowe, aby dopuścić w większej mierze języki narodowe do liturgii, ale żeby broń Boże, nie eliminować łaciny, tylko żeby w większej mierze dopuścić języki narodowe i żeby wyeliminować część powtórzeń. Taka była idea ojców soborowych, kosmetyczne zmiany, drobne zmiany można rzec. Nastało się tak, jak się stało. Benedek XVI miał to marzenie żeby Nowy Ryt został, można powiedzieć, strydentyzowany. To znaczy, żeby nie robić już żadnej kolejnej rewolucji w Kościele katolickim, tylko żeby Nowy Ryt zacząć odczytywać zgodnie z przepisami liturgicznymi, zgodnie z wolą sacrosanctum concilium i zgodnie z tradycją Kościoła. Czyli można rzec, to takie wyrażenie doktora Pawła Milcarka, jest w Nowym Rycie taki suwak, prawda? Jak go przesuniemy w jedną stronę, to może być Nowy Ryt sprawowany bardzo rewolucyjnie, a jak w drugą, to może być bardzo tradycyjnie. Chodzi o to, żeby ten suwak maksymalnie do prawej strony przesunąć i jeszcze do tego nawet nowy ryt ponownie przejrzeć pod kątem możliwości jego większego zakotwiczenia w całej tradycji liturgicznej Kościoła. Taka była wizja Benedykta XVI, niestety, no cóż, niezrealizowana, z sumorum Pontyfikum. Było taką próbą Benedykta XVI, żeby ta realizacja się zaczęła dziać oddolnie, prawda? Bo myślał Benedykt, i trochę się tak działo, że jeżeli da pełną wolność liturgiczną no to nawet Nowy Ryt zacznie powolutku, powolutku zmieniać się w kierunku Rytu Starego. W Starym Rycie coś się też może zacznie zmieniać, właśnie gdy idzie o języki narodowe, czy coś w tym rodzaju. Może dojrzeje Kościół do jakiejś takiej syntezy, która będzie oczywiście zdecydowanie bardziej tradycyjna, bardziej w kierunku tradycyjnej liturgii, no ale to się nie stało, prawda? To się nie stało, to jego marzenie, opowiedziałbym, organicznym dojrzewaniu Kościoła do nowych decyzji, no póki co nie zostało zrealizowane. Eee... PC mówi: Ja takowych naleciałości nie dostrzegam w klasycznej liturgii. Wszystkie elementy są spójne i wyrażają wiarę katolicką w pełni. Bez wątpienia tak właśnie jest. Ojcowie Soboru nie mówili, że coś nie wyraża wiary, tylko że być może niektórych rzeczy jest za dużo, trzeba to troszeczkę uprościć i tak dalej. Nie mówili, że coś byłoby złe. Jak najbardziej nie. No i sam tu pan PC pisze: No, może czytanie Ewangelii Lekcji powinno być tylko w języku narodowym. No nie wiem, czy tylko w języku narodowym. Myślę, że w łacinie. Jest dobrze, jeżeli te czytania są po łacinie, moim zdaniem i wielu też tak uważa, bo no, łacina jest jednak i być powinna językiem kościoła. No ale to już oczywiście, o tym możemy dyskutować, ale to są dyskusje, powiedziałbym, bardzo teraz teoretyczne, bo właśnie skutek tej rewolucji, którą papież Franciszek postanowił przyspieszyć jeszcze i pogłębić, jak mówi o tym biskup Wicus Hunter, jesteśmy w sytuacji trudnej, wewnętrznego prześladowania w kościele. No i cóż. Trzeba się zwracać z kolei, jak mówił biskup Józef Strickland, do Chrystusa i tylko do Niego. Nie podążać za modernizmem, za współczesnością, ale właśnie za zdecydowaną wiernością Jezusowi Chrystusowi. I to wtedy, myślę, z czasem po prostu pewna masa krytyczna zostanie przekroczona. Prawda? Jeżeli będzie wielu katolików, którzy będą starali się naprawdę być wiernym Ewangelii Jezusa Chrystusa, masa krytyczna zostanie przekroczona w starożytnym, że mnie też niewielu było chrześcijan, prawda? A jednak, więc o tym trzeba myśleć. Wierność Ewangelii, reszta w rękach Boga. Bardzo Państwu dziękuję za, dzisiejszą, za dzisiejszy program, za uwagę, zapytania i komentarze. Zachęcam raz jeszcze do tego, żeby wspierać kanał PCH24. Reportaż, zamach na gotówkę, wszystkie informacje na ekranie Państwa i na, na banerze i pod tym nagraniem. Kłaniam się z Panem Bogiem.